Witam cię serdecznie w kolejnej kulochłoście. Znów będę chłostała samą siebie z przeszłości, a właściwie swoje prace z przeszłości, sprzed kilkudziesięciu szkoleń. Przypominam zmianę zasad, kiedy to pojawi się następny odcinek. Po tym trzeba wbić tutaj 2000 łapek i co sobotę o 12, w następną sobotę o 12 pada kolejny A co się odcinek. stanie, jeżeli nie wbijemy 2000 łapek? To co miesiąc, ale też to będzie sobota, tak? Czyli tak na przykład symulujmy. Jeśli w tygodniu nie wbijemy, ale w drugim tygodniu wbijemy, to kiedy będzie filmik? Sobotę, najbliższą sobotę, 12. Aha. A jeżeli nie, to po miesiącu od pierwszego. Bardzo dobrze zrozumiałeś, Przemysławie. Cieszę się. A teraz przejdźmy do chłosty. Skończyliśmy na termicznych paznokciach. A teraz co nas czeka dalej? O, Jesus. Może jeszcze intro gdzieś tam zaimplikujesz? To, Krystian, dawaj intro. To chcę się dowiedzieć, dlaczego tak zareagowałam. To niech tylko, wystarczy jedno spojrzenie. Proszę bardzo. O, tu jest jeszcze lepiej okazane, no po prostu. Piękne, piękne, 1 na 10. Dobra, 1,5. Od czego by tu w ogóle zacząć? Co to był za dzień? W ogóle miałaś okulary wziąć do pracy, czy nie, nie wyspałaś się, czy to była sobota? W piątku czy niedziela to robiło, bo w niedzielę to robiło. Dużo, dużo tutaj kolor zrobił. A ponieważ... na pewno kolor. Tak, bo ja już tam nawet we wcześniejszych odcinkach przy tym kolorze był lekki problem, ponieważ czasami pastelowe kolory są takie, takie klejące, takie ciągnące się i być A ty nie miałaś takiego narzędzia jak aparat mowy i przepraszam moja droga klientko, kiedy położymy ten kolor, to będzie tok. Ale skąd ja to miałam wiedzieć? Ja w ogóle takie rzeczy nie wiedziałam. Nie skumałam bazy, pewnie. Aha. Czego ty chcesz? Bo w ogóle żel jest za gruby, to tu jakbym wiedziała, że ten kolor jest glutowaty, to teraz bym dała po prostu dużo mniej żelu, albo bym zaproponowała hybrydy tej kobiecie i tyle, no. Krzywe. Zobaczcie, jak tu jest przy skórach grubo, a ta mulda tu... Matko. Boże, klientko, przepraszam cię z całego serca za to, co tutaj od Janie pawiłam. Ale mi się to chyba podobało wtedy. No bo fajne kolory. Dobrze. A tutaj zdjęcie poprzednich paznokci z poprzedniego odcinka zakończających tylko po prostu w wersji w moim studio paznokciowym, bo tam to było na zewnątrz, było widać nawet kostkę. Przed studiem, a tutaj mamy jeszcze chyba nawet bez oliwki. No i ten kształty. Wrócę do tego, bo tutaj cudownie to widać. Patrzcie, ten taki zaokrąglony, a tu taki bardziej migdał. No po prostu tragedia. Lećmy dalej. Tutaj chyba Edycie się nie złapało ostrości. Nic nie widać. Za bardzo. Linie papularne idealnie. Dobra. Zdjęcie później widać już trochę lepiej. Tutaj jakiejś tragedii nie ma. No takie krótkie migdały, migdały owale, których robiłam bardzo dużo, więc nawet nie miałam co zepsuć, przypuszczam. O, tu jest bardzo fajna koncepcja. Zobaczmy jak z kształtem, ponieważ to zdjęcie tak za bardzo... Są paznokcie pod takim kątem, że mało widać. Zobaczmy. Takie, wiecie, z czym mi się skojarzyły? Z takimi dziobakami. Dziobaki? Bo tu dziobaki? Jest tak grubo żelu, że szok. Takie kaczki? I takie płaskie. W ogóle nie nadbudowałam żadnych apeksów, łuków. Tak po prostu jedna płaskość była. Jedna grubość na całym paznokciu. No, ale najgorsze nie były też, więc lećmy dalej. Ściekająca oliwka standard. Tutaj też z tej perspektywy za dużo nic nie widać. Zobaczmy dalej. Tak, i tu już widać, jaki jest kształt paznokci. Popodcinane. Norma, norma. Lećmy dalej, bo tutaj nie ma takich mega, mega jakichś rzeczy do chłosty. O! Co to się tu stało, Edytant? Ty to pokaż dalej. No co, piękny wręczek. Piękny weźmy przez pryzmat. Wiesz. Wiesz czego? Bo ja sobie macam i nie widzę. Nie wiem, strasznie grube paznokcie. French. No nie wygląda dobrze, no bo na takim bordzie taki ciemny French.
Nie wiem, może z innej perspektywy na innym zdjęciu to będzie lepiej wyglądać. No na tym tak sobie. Kolejna seria paznokci jajek, które jeszcze dodatkowo pogrubił kolor. Gdybym teraz pracowała w salonie, to wywaliłabym każdy jeden glutowaty kolor, jaki jest. Po prostu nawet bym nie sprzedawała. Przez okno, nie? Żeby się nie wkurzać i żeby sobie krwi nie psuć takim badziewiem glutowatym. Do dzisiaj mnie to trzyma, widzicie, po tylu latach. Widzę, że głęboko nawet w tobie siedzi. Tak. Bo zobaczcie, jakie grube są te paznokcie, jak przy skórkach brzydko domalowane. Ogólnie jakiejś tragedii nie ma, no ale kształt, patrz, popatrz te jajco tu, okrągłe. Nawet nie jajko, kula, a tu jest inny kształt, a tu jeszcze całkiem inny kształt. Masakra. Och, Edyta, coś ty to robiła. A ten serdeczny taki, jak wygląda, jak wiesz, na gitarze byś chciała pograć. Góry i doliny. Taki, jak to się nazywa, do gitarzystów? Taki dzyndzel. Nie wiem, jak to się nazywa, bo nie gram nigdy na gitarze. A ty pewnie wiesz, napisz w komentarzu. Wow. Fa, sol, la, mi, sole, mi, o co to znaczy? False, holy fire, trójkąty, zebry. To też chyba była klientka, która... Pokażcie drugie zdjęcie. Jest. To chyba było... To jest inne zdobienie. To jest to samo. Tylko wiadomo, standard. Mega grube paznokcie, podcięte, ściekająca oliwka. Każdy inny kształt i każdy inna długość. To jest stała piątka we wszystkich paznokciach. Jak nie powiem, to znaczy, że zapomniałam. Ale tutaj... To chyba było z jakiejś płyty, jakieś inspiracja. Nie wiem. Nie pamiętam już, ale też... No ta zebra dużo pozostawia do życzenia. Cienkie linie może miały być cienkie, ale nie są i są pofalowane. Fajny pomysł, mega pomysł, mega kolory, ale moje wykonanie tam... No wiecie, no. Jak, co mam wam powiedzieć? No dzisiaj bym zrobiła lepiej. O, te są ładne, tutaj nie ma co chłostać. Aż się zdziwiłam. No dobra, może nie do końca, bo strasznie grubo jest na czubkach wolnego brzegu. No ale też tragedii jakiejś wielkiej nie ma. A! A myślałam, że to te same, a dlatego powiedziałam, a, że to termiczne. Nie, to są jednak inne, tylko kształt jest ten sam, długość jest inna. I jest wzór, a tam nie było wzoru. Nie wiem, dlaczego je pomyliłam, że to są te same. I widzicie, tak jak powiedziałam, w poprzednim odcinku będzie fala takich zeberek. Mnóstwo. Serio, to jest takie aż fajne? Nie wiem, lubiłam to malować, bardzo mnie to chyba, nie wiem, bardzo lubiłam to malować i chyba wciskałam każdej klientce. Tak, panterkę. Wiecie co, to nie najgorsze, oprócz tego, że są krzywe, te paznokcie to nie są najgorsze. Zobaczcie, tutaj w wersji ciemnej też się całkiem przyzwoicie prezentują. A co to jest w ogóle? Nie napisałam, tutaj też nie napisałam. Chyba to był ten czas, kiedy tych klientek było coraz więcej i już tak chyba nie miałam czasu pisać. To jakoś nawet wtarłam oliwkę, więc tu jest ok. I znowu ten sam kolor z bardzo podobnym zdobieniem na paznokciach owalnych. I co się stało w kciuka? Czyżbym tak kogoś rozkwasiła? Pokaż. Nie, tu kciuka nie ma. Nie wiem, czy to... Oj. Nie wiem, czy to ja tak rozkwasiłam, czy to tak już było. Nie pamiętam, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. W każdym razie fajnie to wygląda. Powiem wam tak, z jednej strony taka zebra. To są te same? Aż mi się nie chce wierzyć, bo jak są z tej perspektywy, to się wydają takie grube, że po prostu... Takie bubble nails. Normalnie bubble nails. Nie wiem, na ile pogrubił kolor, a na ile na serio były wcześniej grube tak mocno. Sorry klientki, sorry. Ale każda stylistka ma swój cmentarz. I teraz te same, jak są ciemniejsze, to wyglądają lepiej. A to są te same? Serio? Tak. Jest? Czekaj. Chcisz, patrz, nawet zdobienie takie samo. Chcisz? A, no rzeczywiście. Tak, Przemysławie. Dlatego mówię, no ciemniejsze wyglądają o wiele lepiej. No i czemu te skórki takie brzydkie zostawiłam? O, kolejny... Tak, kształt ten sam, lakier... Też termiczny, ale kolor inny. I
Całkiem fajny kształt, tylko powiem wam, że tu akurat do tego kształtu i do tej długości ten kolor wygląda jakby te paznokcie, jakby to powiedzieć, były brudne od spodu. O, nie, to są już następne. No mogłyby być trochę dłuższe te paznokcie, albo inny kolor. No nie jest tutaj źle, ale no wiecie, to, co ci to przypomina, Przemek? No nie wiem. Jakby no, ktoś w trawie po prostu pazurami. No trochę no. Tak, no. No. Trochę tak. Ale ogólnie całkiem. I tu mamy kropeczkową inwazję, że tak powiem. Często chyba ten wzór malowałam. W głowie widzę takie wspomnienia, że często to malowałam. Nie wiem, jak to się będzie przekładało na zdjęcia, które tutaj będę, które wstawiałam wtedy i na ilość tych klientów, którym to malowałam, ale fajnie to wygląda, powiem wam. Z no tej ładnie, perspektywy całkiem ciekawie. Szkoda, że na tak wielu paznokciach, ale w sumie najgorzej nie jest, bo to jest na kropki, to tak... No dobra. No i wykonanie też nie jest złe, powiem wam. Ładne, podoba mi się. Całkiem. Ładne. Paznokcie musiały być dobre. Ho! No teraz te, powiedzmy, Azteki, no bo w sumie można to tak nazwać, bo w kursie Aztek są same proste linie, to teraz bym to zupełnie inaczej namalowała, na pewno bym tego takich grubych tych linii namalowała i na pewno były bardziej, o właśnie, byłyby bardziej równe, ponieważ jak już coś wyćwiczymy, to jest coraz łatwiej i coraz przyjemniej nam malować, tak? Zobaczcie, tutaj te linie, tylko będę musiała to pomniejszyć trochę, no jesteśmy w stanie namalować cienką, fajną linię czarną, albo białą, albo jakąkolwiek, tak? Więc po kursie Aztek to już jest legendarny kurs. Moje kursantki po prostu, te co mają certyfikat, to naprawdę to jest mega powód do dumy, uwierzcie mi. Dobrze, lećmy dalej. Te są tak sympatyczne, że szok. I też pamiętam tą tę klientkę. Tak, bo pokaż. Ona zawsze przychodziła... No rzeczywiście, sympatyczne. Takimi pomysłami. Zobacz sama. No po prostu takiej miłość. Ona chyba miała takiego psa. Teraz wiecie, co mi się przypomniało coś. Bo ona miała tego psa, strasznie go kochała. A raz ją, pamiętam, spotkałam po drodze... Nie tak dawno temu. Jak, nie wiem, czy miałam jeszcze salon? Miałam jeszcze salon, a nie tak dawno temu. Spotkałam ją, ja szłam z siłowni, a ona szła... z tym psem i mi opowiedziała taką smutną historię, że ją na drugi dzień muszą tego psa uśpić normalnie. I mi było cały dzień tak smutno i tak mi się przypomniała ta historia, patrząc na te pieski tutaj. Oj, ja po prostu tak kocham psy i jak takie historie widzę, słyszę albo po prostu mi ktoś opowiada, to mnie to tak boli, tak nie, ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co ona wtedy czuła, bo ten piesek był chory po prostu. No ale mamy go tutaj, zachowanego na paznokciach, na zdjęciu. Mega. Tak kocha psa. Paznokcie bardzo ładne. Nie będę się tutaj nad nimi rozwodzić, bo jest całkiem fajnie. O, Jezus się, kochany, cimcie mnie. Co się tu stało? Usiedziesz? No. Uff. Co to za brzydki... Wiecie, jak ten French wygląda? Jak takie... czapki krasnoludków, tylko do góry nogami. Powaga, po prostu to, no to ja nie wiem, co się tu stało. Dlaczego on jest taki płytki, skoro jest taki czubaty paznokieć? Fajny pomysł, tylko szkoda, że moje wykonanie było takie... Tak, jakie tragiczne. Było. No. Teraz poprawiłabym na pewno ten kształt, nie ścinałabym tak boków tego paznokcia naturalnego. I ten French namalowałabym inaczej całkiem, więc to jeszcze bardziej mnie motywuje do tego, żeby jak najszybciej nagrać wam kurs, który jest przewidziany na ten rok 2018, perfekcyjny French. Bo tutaj to, co gdybym miała tę wiedzę, którą mam teraz na temat Frencha i na jakie, powiedzmy, linie, punkty patrzeć, żeby było równo, to by to zupełnie inaczej wyglądało. Edyta, przebiłaś siebie chyba. Edyta, bardzo ładne zdobienie. 0,01 na 10. To chyba też był farb. Nie. Co tu się od niej nie pawliło? Czekajcie, powiększę to.
No bo nie dość, że tak mega trudne kolory, to bardzo słabo wycieniowałam. Jest kreska. I chyba to było farbką, wszystko jest uwalone, ja nie wiem. Idźmy dalej, bo po prostu nie zniesę. No tutaj takie całkiem przyzwoite paznokcie, tylko trochę za grube przy skórkach, bo tutaj, o, po czym poznać, że są mega grube przy skórkach, tutaj dobrze widać takie odbicie światła, to. I tutaj też, to znaczy, że jest wysokość mulna, czyli tam się odbija. Powinna być taka kreska jak tutaj, to wtedy widzisz, że jest płasko. I po odbiciu światła bardzo dobrze widać, czy jest dobrze, czy jest, no, mniej dobrze. O, bardzo fajne paznokcie, bardzo fajny pomysł. Szkoda, że moje wykonanie jest tak daremne, bo po pierwsze, złego użyłam produktu do zrobienia frencha. To by wyglądało świetnie, gdybym miała teraz na przykład, o, pastę z Astonishing, tą srebrną. Ale by był czad. No i gdybym to namalowała żelami, tak? Chociaż farbki, albo gdybym tu była farbkami bardziej, gdybym miała bardziej rękę wyrobioną, bo sama zobacz. Fręcze mega pogrubiają czubek paznokcia, a tam powinno być cienko, żeby człowiek był w stanie w ogóle cokolwiek wziąć ze stołu, na przykład z gładkich powierzchni. To po pierwsze. I tu już widać, tu jest ten... O dobra, muszę to poprawić, bo nie będzie tego widoczne, nie będziesz tego widzieć, o. Idzie tak i tu nagle takie coś. I tutaj też idzie i takie, tam gdzie French, tam takie multy. I więc zupełnie najgorsze nie jest. Troszkę bym je tylko poprawiła, ale no, tragedii nie ma, nie? Tutaj też. Całkiem. Tylko teraz bym tam gdzie białym, tak mikro, cienką linię dała, żeby tak, takie wiecie, że niby to jest czarne, ale jakaś poświata czegoś. No, inaczej bym zrobiła, dopracowałabym to. W każdym razie najgorsze nie jest. O, kolejny raz mega sympatyczne paznokcie. Przypomnę wam, do mnie na początku chodziły same osoby młode, chciały wzorki, a że Edyta nie była asertywna i co kto przyniósł, to namalowała. To były nie dość, że kolorowe paznokcie, kotki, pieski i tak dalej. Między innymi takie coś. I wiecie co? Podoba mi się to. Ale to nie jest osoba młoda chyba. Dobra. Fajne to jest, a szczególnie wiecie co, te kropeczki różowe, to jest takie sympatyczne. Farbką, bo jest ostra krawędź. I kotki to też najgorsze nie są, to jest, no, mówmy się, najprostszy wzór, jaki idzie sobie wymyśleć kota, tak? No. Serio, najprostszy? Tak, no nie wiem, jak prościej namalować kota. Aha. No tutaj też, o, typowa, o, iluzja, czekaj. A dobra, trochę inny jak iluzji. No ale teraz bym to całkowicie inaczej zrobiła. Coś jak to, no nie wiem. No ale teraz bym to, wiecie, no, raz dwa namalowała. A wtedy się męczyłam. Proste linie też. I tutaj mam jeszcze raz zdjęcie z poprzednich paznokci, ale w innej wersji, znaczy w innej, z innego kadru, żeby było widać kciuki, na którym napisałam DEŁN. To była moja klientka, która tańczyła też. No, pamiętam. I teraz mamy paznokcie, które z kotkiem. Nie wiem, czemu te zdjęcia mi się tak pomieszały. Ale te paznokcie z kotkiem, ale bez kotka, ale od frontu też widoczne. Trochę za grube, ale też, jak widać, tutaj jakiejś mega tragedii nie ma, tak? Lecimy dalej. Kolejny raz. Ten sam wzór, co przed chwilą, ale na termicznych tych turkusowo-niebieskich paznokciach i trochę krótszych. Całkiem fajnie to wygląda, przyznasz mi rację, że tutaj wykonanie jest o wiele lepsze niż białą farbką. No i te kropeczki całkiem tutaj fajnie wyglądają. No mi się to podoba. Szkoda, że te skórki są takie daremne, no ale ogólnie źle nie jest. Z innej perspektywy. A teraz uwaga, chyba się rozpoczął, proszę Państwa, grudzień. 14 grudzień, a poprzednie kiedy było? 14 listopada, a potem 14 grudzień, rozumiecie to? Czyli miesiąc nie wstawiałam fotek. 14 grudzień, wow. No, pamiętam, że grudzień to był zawsze taki wysyp. Uff.
że ja pierdzielę. I tutaj się zaczął sezon świąteczny, może się zainspirować, bo zobaczcie, jaki fajny, sympatyczny reniferek. No wykonanie takie se, ale fajny pomysł, tak? I pamiętam, że tego koloru, co to za kolor właśnie? Karminowa czerwień plus rubinowy blask. Pamiętam, że i czerwieni mi chodziła, cała buteleczka zawsze schodziła i właśnie albo tej brokatowej czerwieni mi schodziła cała buteleczka na cały grudzień, tak? Bo klientki bardzo lubiły czerwień brokatową na święta. Nie wiem jak jest teraz, bo już nie przyjmuję tyle klientek co kiedyś, ale pamiętam wtedy to po prostu brokatowa czerwień furorę robiła. Ej, patrzcie, tu jest jeszcze Mikołaj! No. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj, moi mili... Co to ciekawe? Jest coś ciekawego. Nie i wiem, to pamiętam. Nie wiem, co mam... Pamiętam, nie, że... Nie wiem. Klientka przyszła ze takim właśnie zdobieniem i tak? Chciała, żebym je odwzorowała. Chyba inne troszkę było to zdobienie, ale... Pamiętam, że zachodziłam w głowę, jak to ta kobieta zrobiła. Wiecie, że jak macie takie naciaprane wszystko, to potem nie wiesz gdzie, co, kiedy... Znaczy osoba początkująca, bo ja już teraz bym wiedziała, ale osoba początkująca wtedy, kiedy ja to robiłam, też byłam osobą początkującą, to no nie umie tak rozłożyć wzorka na czynniki pierwsze. Teraz ja dokładnie wiem, o tu było to użyte, to, a wtedy no tak nie do końca wiedziałam i starałam się zrobić coś, jak najlepiej potrafię i żeby jak najbardziej wyglądało tak jak to ze zdjęcia. Więc tutaj też się tak postarałam. Moim zdaniem trochę za dużo na tych paznokciach się dzieje, no ale chyba wtedy tak lubiły klientki, nie wiem czy taka moda była. Kształty w porządku i ogólnie wykonanie mi się podoba. Jestem z siebie dumna tutaj. Całkiem dobrze sobie poradziłam. Trochę inaczej bym to zdobienie zrobiła, może trochę mniej tej czerni by było, wiecie, dużo mniej by było tych grubych kresek czerni, na przykład tutaj, tak? Więcej by było cienkich i ono by było już delikatniejsze to zdobienie. Kolejny raz dowód na to. Te następne paznokcie są dowodem na to, że nie umiałam robić wręczowych serduszek. Mega nie umiałam. Pomysł fajny, szkoda, że takie wykonanie marne. Bo tutaj nie wiem, no nie podoba mi się to. Inaczej bym to teraz zrobiła. Czarne kropki, czy tam, nie wiem co to za kolor, czarny chyba. No a tutaj na czarnym to bym już zrobiła takie kropki, które są tutaj, żeby za dużo kolorów nie dawać, tak? To, bo ja pamiętam, że to robiłam farbkami, więc tak bym, nie wiem czy chyba potrafiłam tak już mieszać kolory, ale tak bym dzisiaj namieszała ten kolor, żeby był taki malinowy jak wreszcie paznokci. No i to by wyglądało lepiej, bo ten taki z dupy jest ten kolor, no po prostu. Majtkowy róż do malinowego, no co to. Dobra, lećmy dalej. Kolejny raz mega, mega sympatyczne paznokcie. Wyobraźcie sobie, zanim zobaczycie co tutaj się dzieje na tych paznokciach, wszystkie białe paznokcie, ciasteczkowe potwory, i lecące z góry ciasteczka. I tak to wygląda. No po prostu... No wiecie co, no całkiem. Gdyby nie... No tam z budową trochę bym teraz tam bardziej popiłowała, wyrównała, no ale tak zdobienie... No i grube, jak nie wiem co, te paznokcie. Ale zdobienie całkiem przyzwoite. Przejedźmy może... Nie, już dalej są następne paznokcie. Tu mamy... te wcześniejsze paznokcie, więc wrócę jeszcze do tych. Teraz zaproponowałabym tej klientce, żeby troszkę mniej tych paznokci z ciasteczkami było. Czemu? Mi się to podoba. Jeden, żeby był niebieski, żeby pasował do... Tak, że wszystkie tak? Fajne. I zakończmy tym sposobem ten materiał i zapytajmy kursantek albo no właśnie. Widzów. Czy w tej wersji, czy co byście tutaj zmienili w tych paznokciach? Jakie jest twoje zdanie? No właśnie, bo ja bym dała jeden cały paznokieć niebieski, taki jak ten ciasteczkowy potwór, jeden cały brązowy. O tak, ja bym zrobiła tak. Tu by był cały niebieski paznokieć, tak? Tu by były ciasteczka tak jak są, a tu by był brązowy na przykład. Taki jak jest ciasteczko. A może odtwórzmy takie zdobienie? Łomatko, dobra, zapisujemy. Zapisz. Tylko w innej wersji na paznokciach. Ja będę potrzebowała kogoś chętnego na to. Bo na wzornikach, wiecie, no. Chyba po prostu będę musiała ładnie poprosić moje siostry.
które niezmiennie były moimi modelkami, dzięki którym wiele mogłam wytrenować. No, tak jak powiedziałam wcześniej, każda stylistka ma swój cmentarz, tak jak każdy doktor ma swój cmentarz. No po prostu na kimś musimy to wytrenować wszystko. Bardzo się cieszę, jestem wdzięczna moim klientkom, że były zawsze ze mną i zawsze mnie wspierały i zawsze im się wszystko podobało. Ale mimo wszystko dobrze, że poszłam dalej, szkoliłam się, uczyłam się, bo wtedy dopiero zaczęłam zauważać te rzeczy, których razem z klientkami nie widziałyśmy. I tym pozytywnym akcentem z tobą się żegnam i zapraszam cię do oglądania następnego odcinka. Pamiętaj o wbiciu łapki, jeżeli chcesz przyspieszyć pojawienie się tego następnego odcinka. Do zobaczenia, buziaczki, pa pa. Hola, hola, jeszcze parę bardzo ważnych rzeczy. W tym miejscu znajdziesz całą moją wiedzę opakowaną w formie wideo. W tym miejscu możesz zostawić suba, pamiętaj, im więcej subów, tym więcej materiałów wideo. A więcej materiałów wideo, które już zostały nagrane, znajdziesz w tym miejscu. A pozwól teraz, że ja spocznę i wymyślę dla ciebie kolejny odcinek.